urządziłam sobie teraz taki totalny weekend odpięcia. Cały czas tylko spałam i oglądałam Netflixa. Obejrzałam nowe To Hot To Handle z Ameryki Łacińskiej, obejrzałam Demon Slayer, takie anime, zresztą bardzo fajne, polecam. No i oczywiście Squid Games, no bo wszyscy o tym gadają. Jej, jakie to wciągające, krew się leje, świetna sprawa. No i bardzo, bardzo potrzebowałam takiego odpięcia, natomiast skończyło się to wyspaniem oraz ogromnym bałaganem na chacie. No i w tym momencie totalnie nie mam ochoty tego sprzątać, więc wydaje mi się, że najlepszym rozwiązaniem będzie ucieczka. Dlatego teraz robię pielęgnację i spadam na trening. Mam nadzieję, że po prostu Future Agata będzie miała więcej siły na sprzątanie. Zanim przejdę do pielęgnacji, tylko jeszcze wspomnę, że mamy dzisiaj sponsora odcinka. Jest to marka CeraVe. Z tą marką współpracuję od czerwca 2020, więc znam ich produkty na wylot. Znam ich produkty prawdopodobnie lepiej niż znam własnego psa, bo Mango to zawsze coś wymyśli, a wiecie, te produkty są przewidywalne. W tym odcinku chciałabym Wam pokazać trzy produkty, które lubię, używam i mogę z ręką na sercu polecić. Więc pierwszym produktem będzie nawilżająca emulsja do mycia. Jest to produkt, który zawsze używam do porannego oczyszczenia skóry, dlatego że on jest dosłownie najłagodniejszym, najbardziej nawilżającym produktem do mycia, jaki w życiu miałam. Jest to produkt stworzony dla cery normalnej i suchej, ale przy mojej tłustej i często odwodnionej sprawdza się zarąbiście. Zwłaszcza, że wiecie, po nocy skóra nie jest jakoś specjalnie brudna, no bo spaliśmy, nic takiego wielkiego się nie działo, więc właśnie taki mega delikatny produkt fajnie wyczyści tę małą ilość zabrudzeń, która jest na skórze, ale też nie zdejmie tego nawilżenia z nocnej pielęgnacji i właśnie na tym mi zależy. Rano właśnie lubię sięgnąć po coś bardzo delikatnego, a mocniejsze produkty oczyszczające zostawiam sobie na resztę dnia. Od jakiegoś czasu mam fazę na matowe SPF-y, ale zauważyłam, że pod matowy SPF zawsze muszę nałożyć krem na dzień, bo inaczej moja skóra po prostu jest zbyt przesuszona i robi się wręcz podrażniona. Dlatego tutaj na dzień nakładam krem nawilżający do twarzy z CeraVe. Po treningu zawsze biorę prysznic i dzisiaj wydaje mi się, że zrobię sobie taką wersję bez mycia włosów, bo jeszcze wyglądają całkiem okej. Dobrze, że trochę suchego szamponu i lecimy. No ale pod prysznicem zawsze też myję buzię, tylko tutaj już do mycia buzi używam trochę mocniejszy produkt niż ten poranny, ponieważ używam oczyszczający żel do mycia. To jest produkt właśnie typowo przeznaczony do cery mieszanej tłustej. Fajnie pozbywa się nadmiaru sebum, potu, tych wszystkich syfów, wiecie, z podłogi na siłowni i też dobrze zmywa taki delikatny make-up, który robię sobie na trening. Ja wiecie, zawsze na trening idę w brwiach i w korektorze. Więc po treningu i też na wieczór używam właśnie ten produkt, bo on jest po prostu mocniejszy. No i w składzie ma ceramidy, kwas hialuronowy, tak samo jak tamta emulsja, ale ma jeszcze dodatek niacynamidu, a niacynamid przy cerze mieszanej tłustej jest takim bardzo balansującym składnikiem, tak więc jeżeli macie cerę mieszaną tłustą, to to jest główny produkt, który bym Wam polecała. Thank you.
Dzisiaj miałam mega ochotę na pieczarki w balsamico. Do tego trochę syropu klonowego, żeby było kwaśne i słodkie. Oczywiście chili, dzięki czemu jest jeszcze ostre. Te pieczarki na serku śmietankowym to jest naprawdę inny poziom życia. Po prostu czujecie się jak dziedzic fortuny, Kim Kardashian po zrobieniu tyłka. Po prostu piękne, kształtne, bogate, cudowne życie. Do tego basic jajka i... jest zarąbiście. Więc kontynuuję dzisiaj ogarnięty wrzesień. Mamy teraz ostatni tydzień września. Tak jak Wam wspominałam w poprzednim vlogu, we wrześniu postanowiłam ogarnąć wszystkie sprawy zdrowotne, które odkładałam od dłuższego czasu. Byłam już u dentysty, u ginekologa, u fizjoterapeuty uroginekologicznego. Jeszcze jutro mam ostatnią wizytę u dentysty, bo muszę zrobić jeszcze jakieś tam 2-3 dziury. Jestem naprawdę dumna, że udało mi się to ogarnąć. Zrobiłam cytologię, wszystkie inne badania, lekarze wiedzą co i jak. Wychodzi to, że wiecie, wszystko jest ok. No i mogę teraz kolejny rok na chillu sobie funkcjonować. U mnie w ogóle na terapii już drugi rok. Cały czas wychodzi na wierzch temat balansu. I to tego właśnie wiecie, że ja chciałabym znaleźć balans w swoim życiu emocjonalnym, w swoim podejściu do odżywiania, w swoim podejściu do wielu, wielu różnych aspektów. No i właśnie ostatnio mocno z Moniką rozkminiamy temat spontaniczności, ponieważ ja jestem taką dosyć rutynową osobą. Wydaje mi się, że nawet na moich vlogach to właśnie widać, że ja mam takie dosyć rutynowe i powiedziałabym małe, proste życie. Ja coś takiego bardzo lubię, bo jako dziecko właśnie marzyłam tylko o tym, żeby moje życie było proste, spokojne i bezpieczne. Natomiast przez to właśnie, że też ja lubię takie rutyny, to czasami widzę, że ja za bardzo w te rutyny wpadam i tak trochę w nich utykam. No i właśnie obecnie na terapii pracujemy z Moniką na tym, abym dalej miała te swoje ukochane rutyny, ale też abym umiała tak dla balansu raz na jakiś czas te rutyny przełamać i zrobić coś spontanicznego. No i właśnie takim spontanicznym krokiem na przykład dzisiaj będzie to, że idę robić z moją koleżanką kolczyk. Nie planowałam tego zupełnie. Miałam na dzisiaj zaplanowany dzień montowania, dzień sprzątania, wiecie, już ja miałam wszystko ułożone, ale kumpela napisała, że idź zrobić kolczyk, może też chce. I staram się ostatnio testować różne rzeczy, na przykład kilka razy byłam ze znajomymi na ściance wspinaczkowej. To w ogóle jest świetna zajawka, ponieważ kumacie, że wejście na ściankę wspinaczkową kosztuje 20 zł i wynajęcie butów 5 zł, więc to nie jest finansowo w żaden sposób obciążające. Nie spodziewałam się, że to może być tak relaksujące i że takie godzinne wyjście da mi psychicznie taki odpoczynek. I tak właśnie wyglądał ten mój ostatni miesiąc, że z jednej strony zrobiłam sobie ogarnięty wrzesień, porządek i sprawdzanie, a z drugiej strony bardziej dbałam o spontaniczność i próbowanie nowych rzeczy. I naprawdę tak psychicznie czułam się z tym bardzo fajnie. Taki wiecie, taki różnorodny czas z tego wyszedł. Wszystko co chciałam miałam zrobione, ale też czułam się taka troszeczkę wybita z tej rutyny w dobry taki sposób. Dzisiaj mamy najpiękniejszą możliwą jesienną pogodę. Jest piękne słońce, jednocześnie powietrze jest świeże, rześkie, ale nie chłodne, więc jeszcze bluza, a nie kurtka. I taki cudowny nadmorski wiaterek. Amazing. Jadę właśnie na paznokcie. Muszę je mocno, mocno skrócić, bo w tym momencie sytuacja wygląda o tak. I z takimi długimi paznokciami nie jestem w stanie się wspinać na ściance.
pierwszy spot. Fajne, nawet te są fajne, bo są takie małe, proste. Oh my god, z takimi paznokciami ścianka to będzie czysta przyjemność. W końcu nie będę drapać o ścianę. A teraz jak w sobotę byłam na ściance jeszcze właśnie z takimi długimi paznokciami, to tak strasznie drapały mi te paznokcie o ścianę, że aż mi to wszło po zębach. Obrzydliwe uczucie, nie polecam, tak więc krótkie paznokcie to jest w ogóle must have. A zmień sobie nogi, żebyś miała... Mogę, ale nie. Nie patrz, po prostu leć. No. Było super. Nie będę ukrywać. Rąk praktycznie nie czuję, więc teraz zamierzam tylko zrobić wieczorną pielęgnację i już sobie po prostu resztę wieczoru chillować. Pielęgnację zaczynam oczywiście od demakijażu. Tutaj używam coś tłustego, na przykład olej albo balsam. Następnie czas na drugi etap oczyszczania, czyli właśnie żel oczyszczający. I to jest produkt, który ja zawsze używam wieczorem, bo on przy mojej tłustej skórze pomaga lepiej ją oczyścić z zabrudzeń. No i to jest też produkt, który właśnie przy cerze mieszanej, tłustej i też wrażliwej polecam Wam sprawę najbardziej. Wykonuję resztę pielęgnacji i zamykam ją kremem nawilżającym. To jest już, kumacie, moje trzecie opakowanie. I Michał teraz jest w swoim drugim opakowaniu, ponieważ jest to bardzo uniwersalny krem. On jest bezzapachowy, nie komedogenny, świetnie sprawdzi się na cerze mieszanej, tłustej, suchej, nawet na wrażliwej. W sumie autentycznie polecam go dla każdego, dlatego właśnie, że on jest lekki, ale bardzo odżywczy, więc na dzień wchodzi jak złoto, na noc wchodzi zarąbiście. No i w składzie ma ceramidy, niacynamid i kwas hialuronowy. To można powiedzieć jest takie 3 w 1. Krem, serum z niacynamidem, serum z ceramidami. Sprawdzi się dla osoby, która ma bardziej rozbudowaną pielęgnację, ale też sprawdzi się dla osoby, która chce swoją pielęgnację uprościć. Czy dla osoby, która chce mieć budżetową pielęgnację, czy na przykład dla mężczyzny, który nie jest zainteresowany, a chce mieć mniej niedoskonałości. Zarąbisty produkt. Uważam, że w ogóle bardzo niedoceniany. Mało się o nim mówi, a zarąbiście robi robotę. Konsystencja jest taka typowo kremowa, wchłania się bardzo szybko i zostawia na skórze takie aksamitne, nawilżone wykończenie. Dobra, chodźcie, idziemy trochę pograć.